Niby potem każdy mówi, scenarzysta, jeśli coś się bardzo uda, że on myślał o tym aktorze, jak już pisał scenariusz. Prawdy w tym jest niewiele i bardzo rzadko się to zdarza. To my mieliśmy jedyni telewizor i jedyni telefon. Jak ktoś chciał coś zobaczyć w telewizji, to przychodził do nas, a jak zadzwonić na pogotowie, to też szedł do Łączów zadzwonić. Aktor wpadł do takiej zapadni, no. I tak się połamał, że kilka lat po szpitalach jeździł. Do dziś koledzy wspominają, jak to Śmiałowski do zapadni wpadł. A proszę mi powiedzieć, że tak z ciekawości pani organizuje zawody wędkarskie aktorów. Czy pani sama osobiście też łapie ryby? Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dziś moim gościem jest aktorka Laura Łącz. Dzień dobry Pani, witam. Bardzo mi miło, że Pani jest dzisiaj w jednym z odcinków na moim kanale. Dzisiaj chciałem z Panią porozmawiać o Pani karierze. Od początku, jak to się zaczęło, że Pani stała się aktorką, tak znaną osobą? Czy Pani już miała zdolności w dzieciństwie? Zaczynamy w zasadzie od przedszkola. To znaczy, ja nie byłam córką aktorów, które ciągle na wszystkich akademiach recytują wiersze. Nie. Ja sobie spokojnie żyłam, ale oczywiście moje zamiłowanie wynikło z tego, że moi rodzice i mama i ojciec byli aktorami Teatru Polskiego, zaangażowani jeszcze przez wielkiego Leona Schillera, który był wtedy rektorem szkoły teatralnej i dyrektorem Teatru Polskiego, najlepszego teatru w Polsce, i akurat wybrał rodziców i mamę i ojca, co było wielkim zaszczytem. No i rzadko się zdarza, żeby aktorka, w tym przypadku ja, spotkała się na jednej scenie razem z rodzicami, bo tak to miało miejsce, bo ja po skończeniu Warszawskiej Akademii Teatralnej, bo poprzednio to się nazywało PWST, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, trafiłam właśnie do tegoż teatru i nie tylko z rodzicami na jednej scenie, ale i z własnym mężem, bo Krzysztof Chamiec też był wówczas aktorem tego teatru i właściwie nasza miłość zaczęła się w spektaklu genialnym Cyrano de Bergerac Rostanda, gdzie Chamiec grał oczywiście świetnie Cyrana, ja jego ukochaną Roxanę, a drugiego zalotnika do ręki Roxany grał świeżo po roli księcia Bogusława w Potopie Leszek Teleszyński, piękny i młody. To był okres baroku francuskiego. Mój ukochany scenograf Marian Kołodziej robił kostiumy i dekoracje, tak więc no rzeczywiście był to wielki spektakl i grał prawie cały zespół Teatru Polskiego z moimi rodzicami włącznie. Jak już wspomnieliśmy o tych scenografach, to tylko dodam, że teraz grywa się nawet klasykę w Czarnych Kotarach, a ja jeszcze miałam zaszczyt i przyjemność pracować i z Adamem i Jarosławem Kilianem, i z Krzysztofem Pankiewiczem, i z Teresą Roszkowską, i ze wspomnianym Marianem Kołodziejem, z wielkimi scenografami. Same sławy, wspaniałe tacy teatralni scenografowie, bo dla mnie spektakl teatralny to nie tylko spotkanie aktora z publicznością, ale i specjalnie skomponowana muzyka, piękne dekoracje, kostiumy, prawda, ustawienie świateł, oczywiście cała reżyseria, to te wszystkie komponenty dopiero się na to składają, że się spektakl teatralny uda albo nie. Tak, oczywiście. Ale wspomniała Pani, że nie było, że pomimo tego, że Pani jest z rodziny aktorskiej, nie było tego nacisku od podstawowej szkoły już, że każda akademia i tak dalej. Nie, ja tego w ogóle nie lubiłam, nie potrzebowałam. Jako małe dziecko się bardzo wstydziłam. Byłam skromną osobą, a sama się przygotowałam na egzamin do szkoły teatralnej. A jak to się stało w ogóle, że jednak Pani wybrała ten zawód aktorski? Wie Pan, no to było dla mnie jednak dość oczywiste, bo rodzice, jak mówię, byli kolegami z jednego roku ze szkoły. Do tego samego teatru się zaangażowali. Mieli tę grupę znajomych swoich oczywiście, o których ciągle w domu rozmawiali, bo grali bardzo dużo. Jak przyszli po próbie, po południu w domu byli i wieczorem, prawda, spektakl mieli mieć, no to ciągle się o tym rozmawiało. Ja naprawdę nasiąkałam tą atmosferą, a poza tym Moja mama, ojciec śpiewał piosenki, bardzo miał dobry słuch, poczucie rytmu, dużo w spektaklach muzycznych grał, nawet takich typu operetkowego, nawet duety miał z Agnieszką Kossakowską w radio. Często słuchałyśmy z mamą w dzieciństwie, o dziś będzie ojca audycja, bo wtedy się oglądało jeden program telewizyjny i jedno radio. Myśmy na Starym Mieście, ja się urodziłam, na takiej uliczce między rynkiem Starego Miasta a Barbakanem, to my mieliśmy jedynie telewizor i jedynie telefon. Jak ktoś chciał coś zobaczyć w telewizji, to przychodził do nas, a jak zadzwonić na pogotowie, to też szedł do Łączów zadzwonić. Tak więc tak to wyglądało. No i mama z kolei bardzo się specjalizowała, podobnie jak ja dzisiaj, w poezji polskiej. Miała duży repertuar, też estradowo występowała od czasu do czasu. Nie tyle co ja, no ale też. Tak więc jakoś to była rzecz oczywista. Bardzo lubiłam recytować wiersze, śpiewać piosenki tak zwane aktorskie czy literackie. Tak. Dlatego się sama chętnie przygotowałam na ten egzamin. Czy w szkole teatralnej już pani dostawała jakieś propozycje grywania w teatrze, w filmach? Czy to jeszcze był taki początek? Kiedyś było zupełnie inaczej. Kiedyś przede wszystkim, po pierwsze, nie było wolno. Rektor i dziekan się nie zgadzali, a jeżeli to bardzo niechętnie. A po drugie nam, studentom, nie przyszło do głowy, że będziemy robić cokolwiek innego niż po dyplomie w szkole teatralnej. Każdy się zaangażuje do teatru, jak moi rodzice, i do teatralnej emerytury w tymże teatrze dotrwa. Po prostu na etacie, jak w fabryce. Tak. A po południu będzie sobie jechał do radia czy do dubbingu, a w czasie wakacji sprzeda do filmu czy do serialu. Tak to wtedy działało. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Ja owszem, grałam w takim filmie Czas Bohaterów, na przykład Juliana Dziedziny, jakiś Moja wojna, moja miłość, na swetera. To było w czasach jeszcze szkolnych, ale to takie wakacyjne epizody, bym powiedziała. A prawdziwa praca zawodowa niewątpliwie zaczęła się dla mnie właśnie po skończeniu szkoły i zaangażowaniu do Teatru Polskiego. Pamięta pani swoją pierwszą rolę? Naturalnie. Moje pierwsze role, to bardzo Wikipedia pisze to nieściśle. Nawet już oponowałam w tym względzie, ale widzę, że jest to za trudne, żeby coś poprawić. Mianowicie, kiedy przyszłam, koleżanka aktorka Ewa Borowik, taka bardzo ładna, zdolna dziewczyna, zaszła w ciążę i ja weszłam w zastępstwa za nią. Piękne role, Aniele w Sarmatyzmie Zabłockiego i tak dalej. Ale taką pierwszą rolą, która właśnie jest podawana jako moja pierwsza, to była na dużej scenie Teatru Polskiego w Balladzie Łomżyńskiej Ernesta Bryla z muzyką Czesława Niemena. I to warto wspomnieć, bo Niemen wtedy przychodził na wszystkie próby muzyczne. Ja przez ponad 2 godziny spektaklu nie schodziłam ze sceny, śpiewając cały czas, sama lub w grupie innych kobiet, aktorek, więc to było doświadczenie wyjątkowe, bo też piękna scenografia i te próby z Niemenem pamiętam do dziś. Jak również weszłam wtedy w już nie wiadomo które, 570 chyba, co się dzisiaj nie zdarza, przedstawienie sztuki właśnie też Ernesta Bryla i Katarzyny Gertner na szkle malowane. Tam, no to było też to z kolei scenografia świetna Adama Kiliana i z przyjemnością właśnie w ten spektakl weszłam śpiewany i tańczony. A mój ojciec grał tam anioła, Jan Kobuszewski diabła. Bardzo to było fajne przedstawienie i publiczności się tak podobało, że grane było przez wiele, wiele lat w Teatrze Polskim. Pamięta pani ten pierwszy raz, jak kurtyna idzie w górę i staje pani przed publicznością w teatrze? Jakie to było uczucie? No to znaczy byłam bardzo zdenerwowana jednak, tak, bardzo zestresowana. W ogóle przed premierami teatralnymi w teatrze panował taki nastrój bardzo jednak nerwowy. Było rozśpiewanie, było spotkanie z reżyserem, na ogół przed samą premierą zawsze ogromny stres, a potem już coraz łatwiej. Coraz łatwiej, no tak. Później człowiek nabiera już doświadczenia. Tak. tak. Pozbywa się tremy i coraz łatwiej występować. Ja widzę, jak bardzo nabrałam doświadczenia i jak bardzo wyzbyłam się tremy, występując teraz w różnych miejscach. Bo po latach, już uprzedzając Pana pytanie, bo Pan chciał po kolei, ale niestety, czego od razu powiem, bardzo żałuję, w pewnym momencie wzięłam urlop bezpłatny w Teatrze Polskim i już nie wróciłam. I to z tego powodu wzięłam, że namówił mnie Janusz Zakrzeński, ten aktor, który wtedy zresztą śpiewał partię Janosika, w tymże Na szkle malowane, piękny głos, to ten, który zginął w katastrofie smoleńskiej, jedyny aktor nasz. I on mnie wciągnął na ten rynek estradowy. On mnie właśnie w tej balladzie łomżyńskiej Niemena wybrał z grupy kobiet śpiewających, zaproponował mi współpracę. I ja, lubiąc poezję, lubiąc piosenkę aktorską, takie bardziej ambitne estradowe spektakle, można powiedzieć, w to się wciągnęłam. Mieliśmy tak dużo występów, że musiałam ten urlop bezpłatny wziąć, bo musiałam się zwalniać bez przerwy. To było za dyrekcji Kazimierza Dejmka i w dodatku żona Kazimierza Dejmka, pani Anna Płoszaj-Dejmek, była moją pianistką, grała, więc łatwo mi było się zwalniać, ale w którymś momencie Dejmek powiedział: no pani Lauro, co tu będzie z graniem? Pani się zwalnia co miesiąc na wszystkie dni w ogóle. Tak. A ja dużo jednak grałam pięknych ról w teatrze, dlatego o tym przede wszystkim mówię, bo możemy mówić o różnych serialach i innych przygodach medialnych, ale to było, jest i będzie dla mnie najważniejsze w mojej pracy zawodowej. Zdecydowanie, tak. No tak, bo właśnie dużo aktorów mówi, że woli grać albo w filmach, niektórzy wolą grać w teatrze. U pani jest zdecydowany kierunek. Tak, dlatego ja lubię grać te moje monodramy poetycko-muzyczne. Już teraz bez Zakrzeńskiego, siłą rzeczy sama, dlatego nazywam to monodramami i są już przez tyle lat na różne tematy. Teraz gram taki według Leśmiana Między mną a tobą, bo Leśmian pięknie sytuuje kobietę, dziewczynę na tle polskiej przyrody właśnie w maju, w czerwcu, w lipcu. Ale też i mam taki pod tytułem Ziarna Pamięci Patriotyczny, program kolędowy, już gwiazdeczka się kolebie, na Dzień Matki, List do Matki, na Dzień Kobiet, Piękne dziewczyny według Gałczyńskiego. Tak więc mam tego dużo, ponieważ domy kultury, biblioteki w całej Polsce wiedzą, że ja mam tych rzeczy sporo i że mnie zapraszają ciągle z nowym tytułem. Jasne. Proszę mi powiedzieć od zaplecza, jak wygląda przygotowanie do takiego teatru, do takiego spektaklu teatralnego? Ile to trwa? Czy najpierw dostajecie jakiś scenariusz? Czytacie to miesiącami czy tygodniami? Jak to wygląda? No jeśli chodzi o pracę teatralną w prawdziwym, zawodowym teatrze poważnym, to zawsze było tak, że najpierw dyrektor z reżyserem obmyślali obsadę, potem ta obsada była wywieszona, pierwsza próba, każdy wystrojony przychodził przejęty, każdy dostawał egzemplarz swojej roli, były próby czytane, potem po kawałku próby na scenie oczywiście, potem aktami, no i oczywiście potem do premiery już całościami, próby generalne, przegląd kostiumów, ustawianie świateł, to osobne próby. Tak więc tak to wyglądało. Czyli to są miesiące nauki? Miesiące przygotowań. Natomiast teraz to zupełnie inaczej często wygląda w tych teatrach tak zwanych impresaryjnych, które nie mają etatów, tylko wybierają jakąś farsę 2-4-osobową. Ludziom dają teksty, ludzie się uczą w domu. Zwykle są dublury, jedną rolę grają 2 czy 3 osoby. I potem tam 2-3 próby ledwie znają na pamięć, jak to mówią, fotos i w objazd. Dekoracje to są 2 zastawki, które się złoży do żuka, do nyski wsadzi i się jedzie gdzieś. A ja takich rzeczy nie lubię i nie praktykuję. Miałam takie propozycje, ale zawsze odmawiałam, bo wolę zagrać swój monodram poetycko-muzyczny, czy mieć chwilę czasu na inne zajęcia, których mam nadmiar absolutny, co też niedobrze, ale już bym nie mogła przyjąć kolejnych propozycji, bo przecież nawet na zdjęcia w Klanie to ja muszę sobie jakoś wykroić czas i podać pani producent daty, kiedy mam zajęte, a kiedy wolne. No to jest w ogóle tak, a tyle lat gram w tym Klanie i bardzo lubię te role i z przyjemnością gram. A proszę mi powiedzieć, zdarza się tak, że rola jest konkretnie pisana pod aktora? Wie pan czy zawsze się aktora dobiera pod rolę? Niby potem każdy mówi, scenarzysta, jeśli coś się bardzo uda, że on myślał o tym aktorze, jak już pisał scenariusz. Mhm. Prawdy w tym jest niewiele i bardzo rzadko się to zdarza. Mnie się zdarzyła podobna sytuacja raz, a mianowicie dotyczyło to zresztą bardzo dobrego odcinka pod tytułem Hieny 07 Zgłoś się, w którym grałam, bo ja grałam w dwóch różnych odcinkach. Te Hieny to jest taki odcinek najbardziej lubiany przez reżysera, przez operatora i przez widzów, bo ma w tych rankingach najwięcej ocen pozytywnych. A potem był jeszcze jeden odcinek, ostatni, przerwany urlop, taki 1,5-godzinny, gdzie ja grałam matkę takiej niepełnosprawnej dziewczynki, bardzo szlachetną postać. Natomiast w tym wcześniejszym odcinku, ciągle powtarzanym i ludzie mnie z niego bardzo kojarzą, przyszedł reżyser na spektakl jakiś do Teatru Polskiego i dostałam pocztą do domu kilka scenariuszy i jedyny raz w życiu miałam prawo wybrać sobie rolę. Ja sobie ambitnie wybrałam rolę właściwie prostytutki i morderczyni, w dodatku złodziejki, ale to była rola fajna do zagrania i myśmy tuż po szkole będąc, wszyscy byli bardzo ambitni, każdy chciał grać wbrew warunkom, nie tak zwane papierowe amantki, tak, co tylko się wystroi, siądzie i ola Boga, tylko jakieś fajne, mięsiste role. Więc ja z tej roli się cieszyłam i ją też bardzo lubię. No to jest taki przywilej prawdziwego aktora, że tak, potrafi zagrać każdą rolę. Tak, tak. Czy to prostytutkę, czy damę, no, każdą jedną powinna. Wie pan, za moich czasów, w czasie egzaminów do szkoły teatralnej, było tylu, ja jestem z wyżu demograficznego, powojennego, tylu kandydatów, a zwłaszcza kandydatek na jedno miejsce, a przyjmowanych jest zawsze, ponieważ jest mniej ról dla kobiet, a więcej dla mężczyzn, przyjmowanych jest zawsze więcej chłopaków, a mniej dziewcząt. Tylko 8 osób z całej Polski było przyjętych. Więc były straszne ilości kandydatek na jedno miejsce. W dodatku trzeba było mieć punkty za pochodzenie. W dodatku tylko 2 dziewczyny miały być z Warszawy. To znaczy punkty za pochodzenie? Tak, były takie. Nie dziwię się, że pan nie słyszał. Przy przyjmowaniu na każdy wydział, na studia, czy to Politechnika, czy Uniwersytet, czy każdy, jeżeli się podobne dostawało oceny, bo były wszędzie egzaminy wstępne, nie to jak dziś, że się można zapisać, czy konkurs świadectw, tylko był egzamin wstępny. I były tak zwane punkty za pochodzenie robotniczo-chłopskie. I kto pochodził ze wsi, czy był z takiej rodziny skromniejszej, to dostawał dodatkowe punkty. A z inteligenckiej rodziny żadnych punktów nikt nie dostawał. Więc jeżeli już w ogóle ktoś się dostał, krótko mówiąc, to dziś hejter napisze, że to jest zły aktor, kiepski aktor. To nie ma prawa być kiepski aktor. Po prostu dany film nie uda się, czy serial jest w konwencji telenoweli, gdzie gra się prawie tak jak w Klanie, prawie tak jak w teatrze. To jest specyficzna konwencja, nikt tam nie gra tak jak w serialu kryminalnym czy filmie fabularnym. To jest co innego i to trzeba rozumieć, ale to nie jest tak, że człowiek jest niezdolny, a kończy szkołę. To w ogóle nie ma szans. A proszę mi powiedzieć, zdarzały się jakieś śmieszne sytuacje na scenie w teatrze, że nie wiem, jakaś pomyłka, nie wiem, ktoś nagle se łamie nogę, spada z krzesła? No mnóstwo było takich wesołych, pan mówi o wesołych, ale były i tragiczne, bo ja na przykład mając spotkania z dziećmi w bibliotekach, bo ciągle wychodzą moje książki, to jest osobny temat, zaraz o tym powiem, to ja opowiadam również dzieciom o teatrze, bo Teatr Polski, dzieci wycieczki zwiedzały i zwiedzają do dziś całe zaplecze i pracownię tapicerską, i meblarską, i krawiecką, i szewską, i tam gdzie się tka brody, wąsy, peruki, prawda, to wszystko. I jest taki koło wycięte w scenie, to jest scena obrotowa, jak inspicjent guzik wciśnie, to ta scena rusza, się tak jeździ, a pod spodem jest zapadnia i mechanizm tej sceny obrotowej jest w zapadni. I są wycięte takie klapki jak do piwnicy. Można podnieść kółko, zajrzeć do dziury, a tam pusta dziura wielka. I zawsze dzieciom mówię, Trzeba uważać, nie wpaść, bo kiedyś taki aktor, pan Igor Śmiałowski, teatralny, aktor wpadł do takiej zapadni, no. I tak się połamał, że kilka lat po szpitalach jeździł. Do dziś koledzy wspominają, jak to Śmiałowski do zapadni wpadł. A jak moja mama była na scenie z kolei, nie wiem, czy to nie w Maskaradzie było, że były takie kolumny wielkie, przykryte czymś od góry. I to się trzymało ciężarem tylko tego przykrytego. I maszyniści podnosili jakby ten sufit, a potem te kolumny odjeżdżały na takich kółkach. I tak się jakoś nieszczęśliwie zdarzyło, nie w tym momencie to podnieśli coś, że te kolumny się poprzewracały. I też mama mówi, że na jej oczach wszystko się nagle zaczęło walić po prostu. No są różne przypadki, no i złe i dobre. No grać uciekać, dalej? Tak. A często się zdarza tak, że należy grać dalej, zwłaszcza jak ja występuję często na estradzie i na przykład jest zła aparatura bardzo, to też anegdotycznie opowiem, że z Zakrzeńskim Januszem, który miał ten wielki, piękny bas baryton, nikt nie mógł zdublować tej roli Janosika, bo nikt nie mógł zaśpiewać w tej tonacji, w jakiej były nagrane podkłady. I czasem przyjeżdżamy, tu wielka sala, a tu aparatura jakaś niedobra albo wcale. Ja mówię, Janusz, ja nie wyjdę, że ja nie zaśpiewam z półplaybackiem albo i bez niczego, z pianinem i w ogóle dla takiej publiczności bez mikrofonu. A on mówi, o mnie nie przeszkadza, ja mam głos dostatecznie wielki. Widziałam, że nawet chciał się popisać tym, że on bez mikrofonu, proszę bardzo. Jak grali w Mary Stewart, Teatr Polski też ma akustykę średnią, ale jest ogromny, na 900 miejsc, balkony i tak zwana jaskółka. I taki tam studenci siadywali przed wojną, tanie bilety były. Jak grali Chamiec, Zakrzeński i Nina Andrycz w Mary Stewart, jak dialogowali, te piękne głosy nośne mieli, to na ostatniej jaskółce było słychać i publiczności się podobało. Nie do wiary. A przepraszam, ale jestem przeziębiona tak, bardzo. Tak. Rozumiem, nie ma dużo problemu mówię, żadnego. Tak. Proszę popić. Proszę mi powiedzieć, zdarzało się takie coś, jak taka blokada psychiczna, że człowiek jest niby przygotowany do roli, wchodzi się na scenę i nagle jest zaćmienie. Wie pan, można powiedzieć, że to jest taki zły sen każdego aktora. No właśnie, na zasadzie, że zapomniał tekstu. I jeżeli się właśnie dialoguje, gra, a propos tego mojego kaszlu, no to można, no ostatecznie się zakaszlę i nawet wyjdę. I partner, tak jak pan, coś by tu do ludzi mówił, prawda? Natomiast jak ja na tych moich monodramach, grając to, jestem zupełnie sama. I półplayback ma określony czas i rytm co do sekundy. To ja nie mogę zacząć kasłać, że łzy mi lecą, ani pójść i zejść i iść. To jest straszne, to jest dla mnie stres, przede wszystkim ze względu na głos, bo pamięć już to, co mówię, to, co ludziom pokazuję, to mam dobrą i staram się to jakoś przekazywać jak należy. Natomiast dla mnie stresem jest, żeby się właśnie nie zakrztusić i żeby być w dobrej formie głosowej. Ja dzisiaj nie jestem zupełnie, ale to po ciężkiej chorobie przeziębieniowej. No tak. Kiedyś była taka funkcja, byli tacy ludzie w teatrze, którzy się nazywali suflerzy. Tak. I sobie siedzieli tam przy scenie, gdzie mieli wszystko rozpisane. Jak ktoś zapominał tekstu, to mogli przypomnieć. Tak. Teraz już czegoś takiego nie ma. W zasadzie prawie nie ma. W niektórych teatrach jeszcze takie duże spektakle siedzi sufler. Nie w takiej budce suflerskiej jak przed wojną, tylko gdzieś obok, ale jeżeli się gra, jest ogromna scena i człowiek zapomni, to widać po nim, że on zapomniał. To co, on ma iść taki kawał do suflera, ucho wychylać, czy na niego patrzeć? To jest jeszcze gorzej. Jasne. To już lepiej coś swoimi słowami powiedzieć i jakoś zagrać coś i wspólnie z partnerem wybrnąć z sytuacji. Proszę mi powiedzieć, pani Lauro, co dało, czy film, czy serial, czy teatr, co dało największą popularność pani i rozpoznawalność? No najpierw na pewno taki serial Białe Tango, bo to było 8 odcinków w pierwszym programie, w prime time, w soboty szło. Ja grałam tam w pierwszym odcinku, w ogóle nie schodziłam z ekranu cały odcinek i grałam w swojej fryzurze i w swoich ubraniach, więc jak nazajutrz wyszłam, to już w windzie gdzieś pamiętam jakaś pani, ojej, to ja panią wczoraj widziałam. Potem oczywiście filmy fabularne, główne role przynoszą popularność. Dłużnicy śmierci, a przede wszystkim Kamienne tablice. Mhm. To była bardzo głośna sprawa, bo to taka trochę erotyczna powieść. Ja z moim wtedy narzeczonym Krzysztofem Chamcem na początku naszego romansu, naszej miłości grałam. Wszyscy się tym interesowali. Pamiętam, jak do teatru jechałam samochodem i tam kino Skarpa jest po drodze i patrzę, że taki tłum pod tym kinem, dziś tam apartamentowiec stoi, już nie ma tego kina na Kopernika. Myślę, co to się dzieje? Wypadek pewnie jakiś. Patrzę, a to ludzie przed kinem na Kamienne tablice po bilety stoją. To było rzeczywiście taki film bardzo oglądany przez ludzi. Zresztą w owych czasach, w latach 80. był kręcony w Indiach. No to kto to gdzie ekipa cała do Indii na 2 miesiące pojechała. To rzadki przypadek i dużo się o tym bardzo mówiło. Potem takie seriale właśnie jak 07 Zgłoś się. Potem oczywiście Klan, bo jeżeli teraz był 4000 odcinek, jeśli ktoś w kółko się pojawia, no to wiadomo. Tak. Poza tym, od kiedy założyłam tę moją agencję artystyczną, która organizuje dużo pokazów mody, dużo imprez medialnych. Mhm. Teraz te już 25 lat zawody wędkarskie aktorów imienia mojego ojca Mariana Łącza, Opuchartele Tygodnia. Słyszałem, że bardzo fajna impreza. To jest taka właśnie popularna i wszędzie są relacje i z tych pokazów, i z tych imprez, które organizuję. W tej kolorówce ciągle są zdjęcia, ciągle wywiady, tak, jak widać na załączonym obrazku. Także to człowiekowi po latach daje popularność. Nawet ktoś tam nie wie, z czego kojarzy, ale wie, że to jest aktor czy aktorka. Ma tak zwane nazwisko albo tak zwaną twarz. Bo czasem ktoś się gdzieś przewija, ale jak on ma na nazwisko, to się nie wie, tak, prawda? Tak, tak, bardzo często. Tak, bardzo często tak jest, zwłaszcza, że tych seriali rozmaitych teraz jest tak dużo, że jeżeli jest jedna transza czy dwie, to nawet ktoś, kto świetnie zagrał, jakaś młoda dziewczyna, ale widz nie zdążył zapamiętać za bardzo jej twarzy, w charakteryzacji jakiejś była, zapomniał nazwisko, a po 5 latach to już w ogóle nie wie, nie ma pojęcia. A jeśli ktoś się przewija... Ja pamiętam, mam takiego kolegę, który tak mu zależało, żebyśmy my wymyślili jakiś tam romans czy coś już ładnych parę lat temu. On młodszy ode mnie i on to gdzieś tam jego kolega napisze tam w Na żywo, czy w Rewi, czy w Życiu na gorąco. Ja się zgodziłam jako wolny człowiek, mówię, dobrze, niech ci będzie. I on myślał, że po jednej publikacji, jednym jego zdjęciu ze mną, on się stanie popularnym piosenkarzem. A to niestety tak nie działa kompletnie. I człowiek bardzo zdolny, miły, wspaniały, pracowity, utalentowany i ma swój repertuar i trudno jest się mu przebić, bo to trzeba dzień po dniu w kółko, w kółko. Ja na przykład teraz, pan pewnie nie wie, bo to też trzeba do pewnego targetu odbiorców, jak ja to mówię. Prowadzę taki cykl w TVP3, również na TV Kultura i Polonia to jest powtarzane, a i w Dwójce niektóre odcinki. To się nazywa Rola Życia. Ja jestem taką gospodynią programu. Jak ja nastawię ten TVP3, to ja siebie widzę co chwila, bo są zapowiedzi. Tak. Bo to jest co sobota o 21:00, a potem pełno powtórek. I bardzo ciekawe, teraz zmarł Ignacy Gogolewski. To był ostatni wywiad, ostatnia rozmowa dwuczęściowa, którą ja z nim przeprowadziłam. Była wszędzie przy tej okazji emitowana. I mamy kolejne transze nagrywać. Pewnie dopiero za ileś miesięcy, lat ten program się stanie popularny. A dzisiaj mało kto wie, chociaż na przykład ludzie w mniejszych miastach tę Trójkę Ogólnopolską oglądają. I jak ja jadę z występami, to bardzo oglądają ten program Rola Życia właśnie, bo nie każdy tam ma te satelitarne, tylko ma te, które ma, prawda? Tak. Więc on naciska 1, 2, TVN, Polsat, Trójka, Polonia, coś i na tym koniec i dlatego mnie ciągle ogląda. No, kiedyś też było łatwiej, bo były 2 te programy telewizyjne. Dzisiaj jest tak duża konkurencja, że człowiek bierze pilota od telewizora i nie wiadomo na czym się zatrzymać. Setki programów. Tak na dobrą sprawę jest dlatego większa konkurencja. Tak. Łatwiej, nawet nie trzeba być po szkołach teatralnych nieraz, filmowych i tak dalej. I człowiek idzie na casting i zatrudniają ludzi, którzy nie mają doświadczenia żadnego, po prostu z ulicy. Tak, tylko że etatów w teatrze tacy ludzie nie mogą mieć. Nie, w teatrze oni nie grają. Tacy ludzie nie grają w teatrze, tu trzeba mieć większe doświadczenie. Tylko w takich grupach impresaryjnych to bardzo często i niektórzy są bardzo zdolni i sobie świetnie radzą, ale to są nieliczni przecież. Tak, oczywiście. Nie każdy. No. Oczywiście, no ale to właśnie o tym mówię, że kiedyś to, że było bardzo mało kanałów w telewizji, dawało większą rozpoznawalność aktorom. Bo nagle przed telewizorami siadała cała Polska i oglądała albo dwójkę. Tak, dlatego, i gdzieś się człowiek musiał pojawić. Proszę mi powiedzieć, jakie plany na najbliższą przyszłość? No właśnie, nie wiem kiedy pan to opuści. Koło miesiąca. A, koło miesiąca, to już będzie po dwóch takich, bo w czerwcu jest bardzo dużo pracy. Zawsze są te zawody wędkarskie aktorów. Potem znawiamy po okresie pandemii galę Akademii Dobrego Stylu, pokazy mody w wykonaniu aktorek, dużo tego. No właśnie w planie jest nagranie kolejnej transzy tego programu Rola Życia. Niedawno wyszły, bo jeszcze o tym miałam powiedzieć, ponieważ jako drugi fakultet skończyłam filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, bo już wtedy pisałam. Ale dla dorosłych, jak to Młoda kobieta o życiu, o miłości. A od lat piszę bardzo dużo dla dzieci, odpowiadając na zamówienia, słuchowiska radiowe, do podręczników szkolnych, do czasopism, do antologii. I w pandemii wyszły moje bardzo fajne dwie nowe książki, Nocne duszki i inne bajki dla małych dzieci. I Pendant do Panny z mokrą głową Kornela Makuszyńskiego, Chłopak z suchą głową dla młodzieży. Fajna bardzo rzecz. I przy zerowej promocji i reklamie już się sprzedała w 100%, ale przez internet dziś się książki często kupuje. Więc ja bardzo dużo mam spotkań. Maj i czerwiec, to jest koniec roku, to są komunie. Więc ciągle mam spotkania z młodą publicznością w bibliotekach, w domach kultury. Gram ten mój program Między mną a tobą, Leśmianowski. Poza tym, no, ważna rzecz też dla mnie, to już by dużo opowiadać, bo ja prowadzę dwa teatry amatorskie. Jeden seniorów, pasjonaci, jeden teatr Karta, bardzo ambitny, w Karczewie pod Warszawą. Kilka dni temu odbyła się premiera. Przygotowuję kolejną według jednoaktówek Aleksandra Fredry pod tytułem Świeczka zgasła według mojego scenariusza. Tak więc ciągle bardzo dużo robię. Zrezygnowałam z uczenia wiersza w szkole aktorskiej, bo to już było za dużo. Całe soboty i niedzielę siedziałam i uczyłam ludzi nie zawsze zdolnych. Tak więc planów bardzo dużo. Na wakacje wyjeżdżam zawsze na przełomie lipca i sierpnia do hotelu Bryza w Juracie. Tam lubię jechać, tam mam miłe wspomnienia, miłych przyjaciół, z którymi się chętnie spotkam. No i oczywiście natychmiast we wrześniu znowu nowe rzeczy. Zresztą w planach jest też dużo, muszę o tym powiedzieć, koncertów z Wielką Orkiestrą Impressione pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego. Ja prowadzę te koncerty i recytuję wiersze, bo jest 50-lecie pracy artystycznej Krzesimira. I w związku z tym nawet i w Operze Leśnej w Sopocie i na festiwalu w Świnoujściu dużo jest na różnych wielkich scenach, bo to wielka orkiestra, znakomici soliści z Mileną Lange na czele, która przepięknie śpiewa, Damian Wilma i inni. Także tych imprez mam dużo. Teraz byłam w Sieradzu, w Rybniku, gdzieś tu jedziemy, już nawet nie sposób pamiętać do jakiego miasta. Co dzień coś i co dzień coś. Także dziś też do pana na rozmowę przyjechałam już po tylu załatwiania spraw. Jeszcze mnie mieszkańcy poprosili o zorganizowanie, ja mieszkam w tej chwili na Saskiej Kępie, spotkania z panem burmistrzem Kucharskim, więc znam go osobiście, więc zorganizowałam te spotkania i jako przedstawicielka społeczności poszłam negocjować kanalizację i nawierzchnię ulic i różne inne sprawy ważne dla mieszkańców Saskiej Kępy i parkowanie i tak dalej. Tak więc, tak jak mówię, od rana dużo różnych spraw się dzieje ciągle. Słuchając jakby o pani tutaj życiu, o pani aktywności, ja jestem po prostu pod wrażeniem, kiedy pani znajduje na to to wszystko czas. Czy pani ma w ogóle jeszcze czas na życie takie prywatne? Zero. Nie zero, ma to zamarło takiej zupełnie, dlatego ostrzegam Państwa, ostrzegam, żeby się nie wpędzić, nie wplątać w to, co ja. Ja z natury rzeczy, na szczęście, podobnie jak moja mama, jestem domatorką i lubię siedzieć w domu, lubię odpoczywać, nie lubię życia towarzyskiego za bardzo. Natomiast życie towarzyskie u mnie jest na poziomie żadnym, ale na koniec się pochwalę tym, co Pan sam poruszył, bo to jest bardzo oficjalna sprawa, że rzesza dziesięciu milionów polskich seniorów, ludzi 50+, wybrało mnie jako swoją przedstawicielkę, ikonę aktywności właśnie ludzi dojrzałych 50+, co się z tym wiąże, bardzo dużo się z tym wiąże, mianowicie różne spotkania, wykłady na uniwersytetach trzeciego wieku, bardzo dużo publikacji, także będę miała jeszcze więcej. Jestem pod wrażeniem, naprawdę, aż już jak pani skończę, opowiada, bo jeszcze mam 3 godziny gadania. Normalnemu człowiekowi by 48 godzin na dobę zabrakło. Dokładnie, tak, tak. A pani sobie jakoś radzi z Jakoś sobie radzę sama ze wszystkim. Super, pod wrażeniem jestem naprawdę wielkim. Dziękuję panu Mój bardzo. Kanał nazywa się Kopalnia Sukcesu. Każdemu z moich gości zadaję zawsze pytanie, czy osiągnęli już sukces. Tutaj w pani przypadku to pani osiągnęła już tych sukcesów olbrzymią ilość. Ale to jest też opinię. Właśnie, to jest bardzo względna sprawa, okazuje się. Ja panu powiedziałam wcześniej, że żałuję, że odeszłam z Teatru Polskiego. Dla mnie sukcesem moim, takim w głębi serca, to było to, kiedy pracowałam w Teatrze Polskim, to były te moje role. Potem to i ścisła specjalizacja w każdym zawodzie dzisiaj jest pożądana. To, że ja się tak bardzo rozdrobniłam, osiągając małe sukcesy, również finansowe w różnych dziedzinach, to mnie właśnie pokierowało na takie boczne ścieżki. A gdybym ja była szczęśliwa i mogła panu powiedzieć, tak, odniosłam sukces, to musiałabym do dziś dnia grać po prostu w moim ukochanym Teatrze Polskim i to bym uznała za sukces rzeczywiście, jeśli mówimy o sprawach zawodowych. Bo tak jak ja w tym programie Rola Życia rozmawiam z ludźmi o roli życia i nie musi to być rola. Może to być rola matki, oczywiście, rola ojca. Tak samo i tu sukcesem może być dla kogoś, że ma 5 udanych dzieci. Tak jest. Prawda? W moim przypadku też syn, którego każdy pytał, czy ty jak dziadziuś, jak babcia, jak tatuś, jak mamusia też będziesz aktorem. I on tak głową kiwał, a w końcu nie zdecydował się, skończył prawo i bardzo dobrze, bo dziś w dobie hejtu internetowego to bardzo by mi było przykro, że byłby na pewno niejednokrotnie dręczony przez ludzi. No to po prostu trzeba się nauczyć z tym żyć i nie czytać pewnych komentarzy. Wiadomo, że osoba publiczna zawsze spotka się z hejtem. Zawsze, tak. A proszę mi powiedzieć, że tak z ciekawości pani organizuje zawody wędkarskie aktorów. Czy pani sama osobiście też łapie ryby? Tak, osobiście brałam udział przez tyle lat. Teraz proszę, jak dorósł mój syn, żeby mnie wyręczał. Bo organizacyjnie, jak ja siądę z wędką, a tu pani Lauro, przyjechało wino, a dzwoni ktoś, a pan Strasburger się spóźni, a przewrócił się parasol, a to, Boże, no nie, to nie da rady. Ja jako organizator muszę jednak to ogarniać. Ale i mój ojciec, i mój mąż, i syn brali mnie jako kobietę do towarzystwa na ryby i umiem to robić. Jasne, super. Bardzo dziękuję za dzisiejszy wywiad. Niezmiernie mi miło, że pani się dzisiaj pojawiła na moim kanale. Dziękuję bardzo. Życzę kolejnych sukcesów, samych sukcesów i zdrowia przede wszystkim. Zdrowia. Jeżeli odcinek dzisiejszy się Państwu spodobał, bardzo proszę o wciśnięcie pod filmem ikonki subskrybuj i zostawienie łapki w górę. No i oczywiście w miarę możliwości, jeżeli możecie, udostępniajcie ten film, upubliczniajcie go, żeby miał jeszcze większe zasięgi. Dziękujemy pięknie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Pozdrawiamy. Pozdrawiam.